A słowo stało się ciałem i mieszkało między nami i widzieliśmy chwałę Jego i chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Ewangelia według Jana, 1 rozdział, 14 werset. Pełen łaski i prawdy. Pan Jezus pełen łaski i prawdy. Tutaj nie chodzi o to, czym słowo było, ale czym się stało. Był Bogiem, stał się ciałem i zamieszkał między nami, pełen łaski i prawdy. Nie była to wizja przelotna, jakkolwiek chwilowa. Było to wyrażenie Jego chwały udzielonej Jego świadkom. Nie chwały ziemskiego zdobywcy, ani nawet mesjanistycznej, ale chwały jednorodzonego u boku Ojca. Wtedy żaden miecz nie przepasywał Jego bioder, nie jechał konno do zwycięstwa, żadne straszne atrybuty sprawiedliwości w sądzie mu nie towarzyszyły. Wcielone słowo zamieszkało wśród nas. Pełne łaski i prawdy. Taki jest ten, który był w i od początku, a więc znany. Był królem niewątpliwie, ale nie tak tutaj jest przedstawiony. On jest nieskończenie więcej niż królem, jest Bogiem, ale Bogiem na ziemi, człowiekiem mieszkającym między ludźmi pełnym łaski i prawdy. Tak tylko Bóg mógł być pokazany. Miłosierdzie poprzedza sąd. Sprawiedliwy wyrok nie pozostawiłby żadnej nadziei. Dla nieskończenie innych celów on przyszedł, jak mówi dalej ten fragment, doskonale znając i czując powszechne zło ludzkości. On przebywał, mieszkał wśród nas, pełen łaski i prawdy. Nie była to wizyta ani teofania, jak w Starym Testamencie. Tak więc on tutaj objawił Boga, który jest miłością. Łaska to coś więcej. To miłość pośród zła, wznosząca się ponad nie, schodząca pod nie, pokonująca je dobrem. I takim był Jezus, przebywający na ziemi, pełen prawdy, bo łaska wprowadza prawdę i uzdalnia duszę do jej przyjęcia i znoszenia. On i tylko on był pełen łaski i prawdy, aby dać je poznać ludziom, aby w ten sposób dać poznać samego Boga. Przyszedł, jak bowiem łaska jest działaniem Bożej miłości pośród zła, tak prawda jest objawieniem wszystkich rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. Prawda pochodzi od samego Boga i sprowadza Jego drogi i rady do człowieka, a także każdą myśl i uczucie. Tak więc On zamieszkał między nami, pełen łaski i prawdy. A Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Ewangelia według Jana, 1 rozdział, 14 werset, pełen łaski i prawdy.